Wystarczy, że podejmiesz decyzję. Wystarczy, że zdecydujesz. Wystarczy, że zechcesz. Wiesz, jak przyjdzie do ciebie ktoś i ktoś będzie cię próbował manipulować, powiedz mu nie. Potrafisz to zrobić. Nie myśl sobie, że będziesz odrzucony. Ja ci coś powiem. Nawet żeby wszyscy cię odrzucili, tak? To zawsze będzie ktoś, kto ciebie nie odrzucił. Gdyby ktoś jest jeden, kim jest jeden, on cię nie odrzuci. Więc znajdziesz prawdziwy przyjaciół. Ja mam prawdziwy przyjaciół dzisiaj. Prawdziwych przyjaciół. Nie przyjaciół, którzy patrzą na moje pieniądze. Nie przyjaciół, którzy patrzą na to, jak się ubieram. Nie przyjaciół, którzy patrzą na moje zachowania. Prawdziwych przyjaciół. To jest możliwe mieć prawdziwych przyjaciół. To jest możliwe normalnie skończyć szkołę, zrobić studia i mieć fajny zawód, i mieć fajne życie. To jest możliwe w ogóle. To jest możliwe nie być debilem. Po prostu, słuchajcie, naprawdę, w tym zdebilniałym świecie to jest możliwe. Jest możliwe nie siedzieć w pornografii całe życie. Ja znam, wiecie, my docieramy do setek tysięcy ludzi. Znamy mnóstwo małżeństw. Wiecie, jak są poranione małżeństwa, poniszczone? Na zewnątrz jest wszystko w porządku, proszę ciebie, a ojciec jest utopiony w pornografii. Siedzi i się patrzy w komputer. I udaje, proszę ciebie, że ogląda samochody. Co to znam? Ja to znam. Ja rozmawiam z takimi ludźmi notorycznie. Do mnie dzwonią, piszą, kontaktują się ze mną ludzie. Przyjeżdżają do nas czasami kilkaset kilometrów, żeby porozmawiać. Wiecie dlaczego? Bo to jest problem. Możesz tego uniknąć. Możesz powiedzieć nie całemu temu systemowi. Nie daj się wkręcić. Postaraj się zrozumieć to, co do ciebie mówię. Jeżeli będziesz chciał coś więcej zobaczyć, wejdź czy na mój profil, któryś na fejsie, czy jakkolwiek, po prostu czy na YouTube, nieważne. Wszędzie jest tego pełno. Moje życie zostało zmienione dlatego, że podjąłem pewne decyzje w swoim życiu. Te decyzje były kontra temu, co się działo wewnątrz mnie. Ale podjąłem je. Dzisiaj powiedziałem tak. Nie pójdę na kompromis żaden. Wiecie, kiedy ja wróciłem do domu, już jako nowy człowiek, jako człowiek, który oddał swoje życie Bogu, przyjeżdżali do mnie, zaczęły się telefony. O, jesteś Artur? Super, to lecimy. Ja mówię, nie, nie, to masz pieniądze? Ja mówię, no mam, dostałem, mówię, tam parę groszy z tego dnia. No to chodzi do zarobienia 3000 złotych. To było dużo, 3000 złotych. To jest dużo. Że tylko za to, że, nie, że pojadę z kimś odebrać jakieś długi, będę miał 3000, to jest dużo. Ale ja powiedziałem, nie, nie chcę. Dlaczego nie chcę? Ja mówię, po Jezusa spotkałem. Co ty, już ćpasz? Rozumiesz? No ty ćpasz. Ja mówię, nie chcę. Przyjdź do mnie. Zobacz, jestem trzeźwy. Jestem trzeźwy. Moje życie jest zmienione. Większość moich kolegów nie chciała już mieć ze mną żadnego kontaktu. Nie przejmuj się tym. Jeśli podejmiesz w życiu pewne decyzje i ludzie cię odrzucą. Jeżeli ktoś do ciebie przyjdzie, mówi, jedziesz na imprezę, pojaramy sobie. Ty powiesz, wiesz co, kurczę, świat na trzeźwo się podoba. Ten ktoś do ciebie może już więcej nie przyjść. Może powiedzieć, wiesz co, ty jesteś? Jesteś dziwny jakiś. No, dziwny. Więc jest takie przysłowie, że lepszy jest żywy pies niż martwy lew. Rozumiesz? Weź sobie do serca to, co powiedziałem dzisiaj. Nie przyjechałem tutaj dlatego, że ktoś mi za to płaci. Przyjechałem tutaj do tego, żeby ci przynieść pewną prostą prawdę, że nie musisz ulegać systemowi tego świata. Nie musisz. Jeżeli podejmiesz decyzję odpowiednio w swoim życiu, to ta decyzja może zawalić na wszystkim. Druga jest rzecz taka, którą chcesz cię zostawić. Jeżeli znalazłbyś się w życiu w bardzo trudnej sytuacji, pamiętaj, nawet jeśli cię wszyscy zawiodą, Jezus cię nie jest w stanie zabić. On cię może wyciągnąć. Trzecia, ostatnia rzecz jest taka, jeżeli byś miał trudny czas, zadzwoń. Po prostu, albo daj mi chociaż, puść mi strzałkę, odzwonię do ciebie, SMS-a mi napisz, skontaktuję się z tobą. Może być naprawdę sytuacja o tyle trudna, że nie będziesz chciał nikomu o tym powiedzieć. Ze mną się kontaktuje mnóstwo ludzi. Jest to czasami ciężkie, czasami jest telefon za telefonem, czasami rozmawia ktoś z naszych współpracowników. Chodzi o co? Chodzi o to, że zależy mi na tobie, zależy mi na tym, żebyś nie uległ systemowi tego świata, i żebyś naprawdę miał fajne życie na tym świecie. Jeżeli chcecie o coś zapytać, mamy jeszcze troszkę czasu i możemy jakieś pytania zadawać. Jeżeli nie macie, nie chcecie oficjalnie z sali, możemy na boku o czymś pogadać przez chwilę, tak jak będziesz czuł. Dzisiaj.
o godzinie 18 na Leśnej 11 mamy ogólnomiejskie spotkanie. Możesz przyjść na nie, możesz nawet przyprowadzić kogoś ze swoich znajomych, może rodziców, a może twój znajomy będzie naćpany albo pijany, przyprowadź go, bardzo proszę. Może ktoś będzie miał ciężkie problemy, przyprowadź, pogadam. Jeszcze dziś i jutro jestem z tobą. Skorzystaj z tego. Jeżeli nie, kontaktuj się ze mną w jakiś inny sposób. To jest wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Chciałem, żebyście z tym zostali. Dzięki.